trzeci. Na punkt oceniają Maciej Dziurga, Rzeszów, Rafał Koma, Kraków i Zbigniew Zagroni, Katowice. Czasowy zagranek i Piotr Popojasa. Sędzią ringowym tego pojedynku będzie Kazimierz Piluks ze Szczecina. I rozpoczęła się rywalizacja zamykająca Grand Prix w Grudziądzu. Kategoria super ciężka. Mocno zaczął Wichrowski. Ale od razu stara się odwieźć Brzeski. Wichrowski jeszcze trochę nieskoordynowany, jeśli chodzi o bokserskie poczynania. Ale widzimy, że dość szczelna garda. Teraz dobry początek Brzeskiego. Się złapać Wichrowski na kontrę. Myślę, że domeną Wichrowskiego jest siła, ale raczej nie jest szybkość. Obserwowałem Brzeskiego na chwilę przed rozpoczęciem walki. Wydawał się spokojny, wyluzowany. Sędzia na razie ma sporo do roboty. Musi Wichrowski zwrócić na to uwagę, żeby ręce po zadaniu ciosu szybciej wracały na swoje miejsce, bo tuż po zadaniu ciosu zostaje tam duża luka w obronie. I łatwo można to wykorzystać, jeżeli dobrze się ktoś wstrzeli. Trzeba na to naprawdę zwrócić uwagę. Teraz dobrze lewy prawy Wichrowski. Mocno prawym na dół. Na razie Brzeski ma trudne zadanie. Przypominam, że w niebieskim kasku ten optycznie, fizycznie większy zawodnik to Artur Wichrowski. Zwłaszcza chyba zasięg ramion może robić wrażenie, bo wygląda na to, że długie ręce ma Wichrowski, który jest wychowankiem Sparty na Toruń. I koniec pierwszej rundy. W tej chwili widzimy narożnik Patryka Brzeskiego. Po tym pojedynku zostaną nagrodzeni zawodnicy w kategorii 91 kg grupa B. Przypominam, że złoty medal trafi w ręce Michała Cieślaka. Srebrem nagrodzony zostanie Hubert Iwanow, który dopiero rozpoczyna swoją karierę amatorską. Za chwilę skończy się przerwa po pierwszej rundzie i rozpoczniemy drugie starcie. Właśnie w tym momencie, tak, narożniki zostały wyczyszczone i możemy rozpocząć. Zaczęli od mocnego uderzenia. W kategorii super ciężkiej mieliśmy 11 zawodników. Do finału dotarło rzecz jasna tylko dwóch. To właśnie tę najlepszą dwójkę obserwujemy w tej chwili. Brawo!
Wczoraj obaj pięściarze rozstrzygnęli swoje pojedynki przed upływem regulaminowych trzech rund. Patryk Brzeski pokonał Macieja Bogdałę, o czym już wspominałem, a Artur Wichrowski Grzegorza Mikulę z Lechii Tomaszów Mazowieckie. Grymas bólu pojawił się na twarzy Wichrowskiego. Teraz lewym prostym trafił Brzeski. Mamy liczenie Wichrowskiego, tak jak mówiłem wcześniej, grymas bólu się pojawił i chyba w dalszym ciągu ten ból pozostał. Zobaczymy, czy zdoła kontynuować pojedynek Wichrowski. Na razie nie zamierza rezygnować, chce walczyć dalej. Pierwszy zadał cios Wichrowski, ale od razu trzema odpowiedział Brzeski. Sędzia wskazuje, że cios był uderzony nasadą dłoni, nie samą pięścią. Znowu spokojnie na ringu. Znowu pierwszy zerwał się Wichrowski. Teraz ładna akcja Wichrowskiego po dwóch lewych prostych. Prawy poprawił jeszcze raz tę samą kombinację. Wydaje się, że zdołał już w pełni dojść do siebie. Zobaczmy na biceps Wichrowskiego, naprawdę jest mocno zbudowany ten zawodnik. Ale nie robi to wrażenia na Brzeskim, który stara się iść do przodu i wywierać presję na większym przeciwniku. Teraz lewy prosty, długi lewy prosty Brzeskiego. Teraz ładnie prawym Brzeski trafił. Koniec drugiej rundy. Widzimy Artura Wichrowskiego, Spartan Toruń. Intensywnie narożnik pracuje nad Arturem w tej chwili. Jak będzie wyglądała ta trzecia runda. Będzie to ostatnia runda podczas zmagań pięściarzy w Grand Prix w Grudziądzu. Za dwa tygodnie odbędzie się Grand Prix w Poznaniu. Mocno zaczęli obaj. To charakteryzuje tych zawodników, że równo z gongiem ruszają do ataku. Rzecz jasna, jest to waga super ciężka i takiego tempa nie da się podtrzymać przez całą rundę. Mocno teraz Wichrowski uderzył po dole. Te ciosy akurat mu odpowiadają. On wczoraj również parę razy znalazł miejsce, żeby ulokować to uderzenie. Teraz bardzo ładnie bezpośrednio prawym na dół uderzył Artur. Teraz z kolei dobry lewy prosty przejmuje inicjatywę w tej trzeciej rundzie Wichrowski. Zobaczmy, jak ładnie Brzeski od razu skontrował. Ma teraz zawodnika przy linach. Ciężko oddycha Wichrowski. Bardzo mocny prawy sierpowy, ale przestrzelony przez Patryka. Zwraca uwagę sędzia. Po raz kolejny na nasadę.
dużo klinczu. Znowu zrywa się Brzeski, ale ma problem już z celnością. Te jego próby nie są zbyt dokładne. Wichrowski jest zmęczony, nogi już zostają z tyłu. Można powiedzieć, że ciosy idą swoją drogą, nogi idą swoją drogą. Trzeci raz już sędzia zwraca uwagę na nasadę u Brzeskiego. Myślę, że to byłaby ostatnia uwaga, bo kolejna mogłaby się skończyć już ujemnym punktem. Tymczasem ostatnie sekundy tego pojedynku. Zobaczmy, jak to się rozstrzygnie. O linię oparty jest Wichrowski. Brzeski próbuje ciosów podwrotkowych. Teraz dokłada lewy prosty. Ma zawodnika w narożniku. Ale ciężko jest cokolwiek zrobić przy tak dużym i tak ciężkim rywalu, jakim jest bez wątpienia Wichrowski. Ale zobaczmy, jak się zerwał na sam koniec Wichrowski. Trzy ciosy, jeszcze potem dołożył pod skoku czwarty. Również Brzeski nie ma już sił i koniec walki, ostatniej walki podczas Grand Prix w Grudziądzu w kategorii super ciężkiej. Zmierzyli się Patryk Brzeski, czerwony kask, czerwone rękawice, i Artur Wichrowski, niebieski kask, niebieskie rękawice. W tej chwili zostaną nagrodzeni zawodnicy kategorii ciężkiej, czyli do 91 kg. Jednak zanim to nastąpi, to poznamy zwycięzcę tego pojedynku. To była walka numer 14 tych finałów. Także 14 finałów za nami. I poznamy już za chwilę zwycięzcę. Jednogłośnie na punkty zwycięża Patryk Brzeski, czempion Nowy Dwór Mazowiecki. Jeszcze krótka dyskusja Patryka z sędzią ringowym. Można opuścić ring, czekając na te ostatnie wyróżnienia i nagrody. Widzimy teraz nagrodzenia. Nagrody dla tych najlepszych w kategorii ciężkiej. Michał Cieślak z najwyższym wyróżnieniem, Hubert Iwanow jako drugi.